Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała umowę na projekt rewitalizacji dawnej fabryki broni. Kto ma zająć się problemem lokatorów w domu przy Młodzianowskiej 89? Będzie też zaproszenie do programu Wyszukani z udziałem wyjątkowego gościa. Na terenie dawnej fabryki broni w Radomiu podpisano umowę z wykonawcą, firmą PASPROJEKT z Nadarzyna na dokumentację projektową przebudowy i rewitalizacji budynku przy ulicy Przemysłowej 9, gdzie powstanie nowoczesny biurowiec. W tym roku mieliśmy dopiero makietę i koncepcję architektoniczną. W międzyczasie uzyskaliśmy warunki zabudowy, przeprowadziliśmy kilka dodatkowych działań. Rozpoczęliśmy prace rozbiórkowe tego, co jest niepotrzebne w budynku, który jest za moimi plecami. Podpisaliśmy umowę na zakup terenu, na którym będzie wytyczony kolejny parking, aby oprócz tych 90 miejsc, które do tej pory na tym terenie już naszej działki jesteśmy w stanie zrobić, móc przeznaczyć jeszcze kolejne około 100 miejsc na potrzeby lokatorów tego budynku, kiedy tylko zakończy się inwestycja. To kolejna inwestycja Agencji Rozwoju Przemysłu w Radomiu, która na potrzeby rozwoju miasta zamierza przeznaczyć kwotę w sumie blisko 130 milionów złotych. Bo ponad 20 milionów kosztuje hala, którą budujemy na Wośnikach, 10 tysięcy metrów kwadratowych. A ten obiekt, który za mną jest i który mogą Państwo oglądać, bo jeszcze nie podziwiać, będzie nas kosztował około 100 milionów złotych. Ale uważamy, że jest to po prostu biznes, bo Radom, 200-tysięczne miasto, a więc przypominam, miasto, które ma więcej mieszkańców niż Rzeszów, ma wielki potencjał, który należy wykorzystać. I ten potencjał my chcemy wykorzystać. Robiąc to sami, robiąc to ze wszystkimi, którzy chcą nam w tym pomóc. Na miejscu dawnej fabryki broni powstanie nowoczesny obiekt, między innymi z pomieszczeniami biurowymi oraz pomieszczeniami handlowo-usługowymi. Jak widzicie Państwo, na pewno będzie to niemałe wyzwanie, biorąc pod uwagę to, z jakim budynkiem mamy do czynienia. Będziemy realizować dokumentację budowlaną, wykonawczą, uzyskiwać pozwolenie na budowę. Będziemy cały czas aktywnie tutaj oczywiście uczestniczyć i rozmawiać na temat samej funkcji obiektu i rozwiązań projektowych, które będziemy konsultować z naszym zamawiającym. To nie pierwsze tego typu wyzwanie dla architektów z Nadarzyna. Jest to na pewno nie pierwszy obiekt, który będziemy realizować z zakresu przebudowy, z zakresu tej funkcji. Wiele obiektów na terenie całej Polski do tej pory zrealizowaliśmy. Natomiast niewątpliwie jest to niemałe wyzwanie i bardzo interesujące zadanie przed nami stoi. Firma z Nadarzyna za wykonanie projektu przebudowy i rewitalizacji budynku dawnej fabryki broni zaproponowała kwotę 1 697 000 złotych. Po rewitalizacji budynku jego łączna powierzchnia wyniesie blisko 30 tysięcy metrów kwadratowych. Wracamy do problemu lokatorów przedwojennej willi przy Młodzianowskiej 89 w Radomiu, którzy od lat zmagają się z regularnymi podtopieniami posesji oraz domu. Przypomnijmy, problemy rozpoczęły się, odkąd na ulicy Młodzianowskiej powstał wiadukt. Od momentu wybudowania wiaduktu. Mamy na posesji wodę, mamy w piwnicy wodę. W momencie, kiedy pada gwałtowny deszcz, tak jak wczoraj, a nie była to wielka ulewa, jest jezioro na ulicy. Jezioro jest za naszym płotem i potem ta woda przesiąka do piwnicy. Dzisiaj jej nie ma, dlatego że jest sucho, więc myślę, że wody, chociaż nie jestem pewna, czy ona się nie pokaże na przykład wieczorem, czy nie przesiąknie z gruntu do naszej piwnicy, co się dzieje za każdym razem. W ubiegłym roku w tej sprawie zebrali się eksperci zarówno z MZDiK, jak i z wodociągów miejskich, którzy uznali, że winna całej sytuacji jest między innymi niedrożna kanalizacja. Oczyszczenie kanałów burzowych nie przyniosło jednak skutku. Po ulewie o zabranie głosu w tej sprawie prosiliśmy wiceprezydenta odpowiedzialnego za inwestycje w mieście. Na dziś nie mam żadnych innych informacji jak te, które pan redaktor przytoczył i są wynikiem ustaleń i spotkań z ubiegłego roku, kiedy spotkałem się zarówno z wodociągami, jak i z MZDiK. Nie znam żadnych nowych faktów, więc zapoznam się z nimi. A pana redaktora proszę o kontakt z wodociągami z MZDiK. Zgodnie z sugestią skontaktowaliśmy się z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji, który po blisko 3 tygodniach odniósł się do sprawy.
Jest tak, że w zeszłym roku mieszkańcy tejże właśnie posesji zgłosili się do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w związku z problemem zalewania. Ten problem był całkiem spory. Odwodnienie tej działki i terenów przy tej działce było w stanie fatalnym. Jak twierdzi rzecznik MZDK, zrobiło ze swojej strony wszystko, co było w stanie zrobić. Zrobiliśmy co mogliśmy, mianowicie przeprowadziliśmy tak zwany remont samego kanału, ale też przy kanalików. To na jakiś czas zażegnało problem. Dalej sprawę miały pociągnąć wodociągi miejskie. Z naszej strony to w sumie tyle, takie były ustalenia. Za brak działań w tej sprawie MZDK obarcza wodociągi miejskie. Ciężko mi powiedzieć, co powinny zrobić wodociągi miejskie. To tak naprawdę już temat wodociągów. Z naszej strony my przeprowadziliśmy remont, pokazaliśmy samą nawet niedrożność kanału dla wodociągów miejskich. W tym momencie piłeczka leży po stronie wodociągów miejskich. Ciężko jest mi wchodzić w kompetencje zupełnie innej jednostki. Ciężko jest mi mówić o tym, co oni powinni zrobić. Natomiast z naszej strony, no my zrobiliśmy wszystko, tak jak mówiłem. Więcej nie jesteśmy w stanie, my nie jesteśmy w stanie pomóc bardziej. Innego zdania jest jednak prezes wodociągów miejskich, który potwierdza plany remontowe ulicy Młodzianowskiej. Ale jak twierdzi, to nie rozwiąże problemu. Ja uważam, że tak, MZDK wykorzystuje to, że mamy wykonywać w ramach tego projektu unijnego modernizacji sieci w tej dzielnicy. Ma powstać nowa kanalizacja deszczowa, nowa kanalizacja sanitarna i tak dalej, odnowienie nawierzchni, że to jakoby ma pomóc w 100%. Moim zdaniem to nie pomoże w 100%. No zobaczymy, przy czym to możemy się spodziewać gdzieś w przyszłym roku realizacji tego zamówienia, bo w tej chwili jest już wybrany wykonawca, w tej chwili trwa postępowanie sprawdzające przez UZP i tak zgodnie z harmonogramem na początku roku przystąpimy do realizacji tego zadania. Zdaniem Leszka Trzeciaka bezpośrednim powodem problemów lokatorów domu przy Młodzianowskiej jest wiadukt, a więc inwestycja Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. W związku z tym, że został zakłócony całkowicie spływ wód powierzchniowych poprzez wybudowanie tych wiaduktów, poziom wód gruntowych niestety, ale się podniósł. W związku z tym no, mieszkańcy tak będą moim zdaniem odczuwać te skutki tych budowli. I tu w tamtym roku zdaje się taką propozycję, że podsunęliśmy Miejskiemu Zarządowi Dróg, żeby wybudować nieduży zbiornik, tak jak pamiętam, 400 metrów kwadratowych ziemny na te wody, prawda? I automatycznie obniżyłby on ten poziom i myślę, że to by załatwiło w 100%. Prezes Wodociągów Miejskich zwrócił także uwagę na same błędy projektowe wiaduktu. Zapewnił jednocześnie, że w związku z planowanymi pracami wodociągów na ulicy Młodzianowskiej powstaną dodatkowe studzienki burzowe. Ci mieszkańcy mówią, z tego co wiem, że jak nie było wiaduktu, nie było problemu. Powstał wiadukt, prawda, jest problem. No to więc po czyjej stronie? Przypomnijmy, że po ponad 3-letniej bezskutecznej walce rodzina zapowiedziała skierowanie sprawy do sądu. Do sprawy będziemy wracać. Dzień dobry, to jest zapowiedź do programu Wyszukani już dziś o godzinie 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Wektra oraz na stronie internetowej www.zebra.tv. Moim i Państwa gościem będzie Milena Kuszelnicka, wizażystka oraz liderka Ery Nowych Kobiet, Joasi Przetakiewicz. Witaj. Witam serdecznie. Milena, inicjatywa, która błyszczy na Twojej koszulce, różowa szpilka, taki w sumie symbol kobiecości, można by tak powiedzieć. Z czym wiąże się ten projekt? Co to za projekt? Projekt przede wszystkim ma za zadanie motywować, wspierać kobiety. I tutaj chciałabym serdecznie zaprosić kobiety z Radomia do dołączenia przede wszystkim do projektu Era Nowych Kobiet. Bajana Przetakiewicz Radom. Mamy już stronę na Facebooku, dokładnie o tej nazwie, oraz grupę zamkniętą, gdzie można dzielić się, że tak powiem, swoimi historiami, ewentualnie przeżyciami, tak, wymieniać doświadczeniami. I oczywiście tam są wszelkie informacje na temat spotkań, które będę organizowała w Radomiu. Macie też swój regulamin, absolutny zakaz oceniania, hejtowania. Dokładnie. Tutaj, żeby dołączyć do grupy, właśnie taki, no, że tak powiem, minimalny warunek jest taki, żeby po prostu zaakceptować ten regulamin, który jest na stronie właśnie Era Nowych Kobiet Radom Bajana Przetakiewicz. On jest przypięty na samej górze.
I w zasadzie ten warunek jest taki, żeby nie hejtować, żeby się wspierać, a nie spierać. To jest nasze takie główne hasło właśnie tutaj, jeśli chodzi o arenowych kobiet. I żeby nie być po prostu dla siebie wrogiem, tylko żeby się po prostu przyjaźnić. Zachęcam serdecznie Państwa do zapoznania się z tą inicjatywą oraz do śledzenia dzisiejszego odcinka o godzinie 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Vectra oraz na stronie internetowej www.zebra.tv. Serdecznie zapraszamy. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Leclerc. Okazji bez liku tylko w Leclerc. Poduszka 70 na 80 cm, jedna sztuka 28,50. Buty damskie i męskie, jedna para 19,90. Płyn do płukania 1,8 litra 8,99. Leclerc.pl. Catering słodki, słony i sushi. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. W czwartek w Radomiu będzie ciepło i niemal bezchmurnie. Na termometrach zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Piątek delikatne ochłodzenie, temperatura spadnie o 2 stopnie. Ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali, możliwe opady deszczu. Sobota nadal z dużą ilością słońca, ale chłodniej. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą zaledwie 17 stopni. Na barometrach zobaczymy 1031 hektopaskali. Biometr będzie korzystny.